traf. W tym momencie 6 punktów różnicy. Lindgren będzie czekał do końca kwarty przeciwko Harisisowi. Harisis ma 3 faule. Będzie pewnie pomagał mu któryś z partnerów. Gra jednak nie indywidualna, tylko z zasłoną. 2 sekundy, 1, fauluje Ruben Wolkowyski. No ale było przewinienie, niepotrzebne te gesty, bo było przewinienie teraz Wolkowyskiego, jak... Zobaczmy jeszcze raz. Minięty Harisis. Zastawił drogę i no, wyglądało jakby wybił piłkę czysto, ale może ciałem napierał. Zresztą widzimy, że dzisiaj sędziowie są bardzo, bardzo skrupulatni. Tak, dotyczy to wszystkie sytuacje po obu stronach boiska. Dotyczy to tak, obu zespołów. 26 punktów Lina Grilla w tym meczu. I zwykły manewr na ostatnią sekundę, żeby zatrzymać rywali. Jeszcze zmiana w drużynie wrocławskiej. Skibniewski na boisku. Zieliński wywalczył piłkę. Nie ma faulu. I koniec trzeciej kwarty. 71-67. Jak na przebieg tej części gry. Całkiem przyzwoity wynik. Tak. I znowu końcówka dla wrocławian. Od stanu 63-71 zdobyli 4 punkty z rzędu. To statystyki. Nadal ta oszałamiająca statystyka rzutów 3-punktowych w wykonaniu Olympiakosu, ale jeśli zsumować również rzuty dwupunktowe, to 68% z gry przy 53% skuteczności z gry wrocławian. Właśnie, 53% z chęcią byśmy wzięli w każdym meczu w wykonaniu wrocławian, jeżeli chodzi o rzuty z gry. No ale obrona dzisiaj szwankuje. No także nie ułatwiają grania w obronie dzisiaj sędziowie. Nie mówimy, że źle, że gwizdują tak skrupulatnie wszystkie sytuacje boiskowe, ale no, nie sprzyja to na pewno defensywie. Każde zagranie odgwizdywane jako faul. Sytuacja faulowa. Tunnel Tain już wyeliminowany za 5 przewinień. 4 faule w drużynie wrocławskiej ma Adam Wójcik. 4 faule także Dominik Tomczyk. 3 przewinienia Lina Grilla, po 2 faule Zieliński, Randl i Radosław Chyży. W zespole przeciwnika, w zespole Olympiakosu Pireus po 4 faule Gorenc i Jurak, a po 3 faule Harisis i Bagaric. A więc jeszcze, myślę, tutaj zobaczymy jakieś zejścia z boiska w tych ostatnich 10 minutach. Jest szansa na pewno wygrać. Zadecyduje na pewno obrona. Rozpoczęliśmy ostatnie 10 minut tego spotkania. Robert Kościuk przy Harisisie, jest dalej Wolkowyski, jest z 12 Sklavos, 23 Diamantopoulos i 10 Liadelis. No i właśnie, szybsze muszą być te dojścia do zawodników ataku. I znów no faul. Ach. Chyba Maciej Zieliński, już nawet kibice trochę zdziwieni tymi gwizdkami. No wsadził piłkę w ręce Maciejowi Zielińskiemu Liadelis, tak. A jednak odgwizdanemu przewinienie. Trzeci faul Macieja Zielińskiego. No jeśli rzuty wolne dzisiaj będą decydować, to może to być ciężki mecz dla wrocławian. Zobaczymy, czy sędziowie utrzymają taki sposób sędziowania do końca meczu. Tomczyk, dobrze, że nie faulował po raz 5, ale trzeba gonić Harisisa. Za 3 raz jeszcze Liadelis tym razem i dobija Wolkowyski, nie trafia. Fauluje Ryan Randle. No, kolejna zbiórka w ataku, a nawet 2 zbiórki w ataku drużyny Olympiakosu Pireus. Trzeci faul także Ryana Randle. Ale mieliśmy sporo szczęścia teraz w tej akcji. A widzieliśmy wcześniej. Ryan Randle faulował Rubena Wolkowyskiego, który właściwie już w pierwszym tempie powinien zdobyć punkty. Tak się nie stało, wicemistrz świata przestrzelił. No i teraz na linii rzutów wolnych. Świetna zbiórka Randle. Przyspiesza grę trochę Robert Kościuk. Jest Lynn Greer, który teraz może trochę odpocząć, szukając za siebie pozycji. Ale czy on lubi taką grę, nie wiemy. Wiemy, że bardzo lubi grę z piłką. Zieliński. Nie ma punktów. Niedolot i Diamantopoulos. Tym razem nie było faulu. Szkoda kolejnej akcji w ataku, która nie zakończyła się zdobyciem punktów przez Śląsk.
pod koszem Lia Delis. No i teraz szansa na akcję trzypunktową, co gorsza czwarty faul Lena Greera. Bez punktów w tej kwarcie wrocławianie. Te kolejne akcje źle rozgrywane w ataku. Widzieliśmy już w końcu trzeciej kwarty, teraz powtarza się to. No, trudno się dziwić tej radości Lia Delisa. 75-67. 8 punktów, teraz za moment być może 9 punktów na korzyść Olympiakosu. No i 5 kolejnych punktów Lia Delisa na początek czwartej kwarty. No, coś musi się zmienić w grze. Nie mógł, trochę dali się uśpić wrocławianie tej spokojnej grze drużyny Olympiakosu Pireus. Tak nie może być. Wiemy, że tak gra zresztą zawsze Olympiakos. Strata Roberta Kościuka. Fauluje Zieliński. No, trwa ta zła seria wrocławian. Oczywiście Maciej Zieliński tylko taktycznie teraz przeciął akcję, nie pozwalając na łatwe punkty w kontrze, bo błąd zaczął się od tego podania Roberta Kościuka w ręce rywali z Olympiakosu. 6 strat tylko w tym meczu idei Śląska, ale teraz w ważnym momencie kolejna. Greer pozostaje w grze, pozostają w grze także pozostali zawodnicy wrocławscy. Jest Wójcik w miejsce Randla, walczy Zieliński. Nie ma przewinienia, ale znów przewaga Diamantopoulos. No i widzieliśmy już, że pasywnie w defensywie zachowali się wrocławianie, bojąc się odgwizdania kolejnego faulu. Ale kończy się to tak, że kolejne punkty, już 7 w tej kwarcie, bez odpowiedzi drużyny Olympiakosu Pireus i 11 punktów różnicy. Wójcik nie trafia, zbiera Diamantopoulos. I będą grać spokojnie, będą grać długo koszykarze Olympiakosu. Proste akcje, 1-1, wymuszanie fauli. To dzisiaj daje prowadzenie temu zespołowi. Teraz Wolkowyski za 3, trzeba zebrać, nie udało się. Zdobył tę piłkę Sklavos i jeszcze w obronie fantastycznie Wolkowyski. Ale zupełnie zagubieni teraz w defensywie gracze wrocławscy. 3 z nich poszło wysoko, nie wiedzieli czemu, została dziura pod koszem, znalazł się tam Wolkowyski i zdobył punkty. Desperackie już teraz próby, Lindgren z 7 metrów, nieprzygotowana akcja, Sklavos uspokoi grę. No, trudno będzie wrocławianom odrobić straty po tak fatalnym początku czwartej kwarty. Jeszcze 7 minut do końca. Za 3 po raz kolejny Lia Delis, nie ma punktów. Piłka dla Śląska. Ale oklaski od kibiców. Dobra gra Olympiakosu. Będzie przerwa dla Bulego Katsurina. Co trzeba zmienić? Jak grać? No zupełnie ta strefa Olympiakosu wybiła drużynę wrocławską z rytmu. Nie można grać 1-1 przeciwko strefie. Tak przynajmniej uznali wrocławianie. No na ogół rzuty z dystansu zupełnie nieudane w tej kwarcie. Nie ma, zupełnie nie ma pomysłu na grę przeciwko tej strefie Olympiakosu. I jest to o tyle dziwne, że sam wspominałeś o tym, że ćwiczą grę strefą koszykarze idei Śląska Wrocław, więc zarówno atakują przeciwko strefie, jak i rozbijają te ataki, a tutaj zupełnie nie, są nieskuteczni, zupełnie desperackie te ataki. Nie ma żadnego pomysłu na grę zarówno w trzeciej, jak i teraz kompletnie w czwartej kwarcie. Nic się nie udaje w ataku podopiecznym Molego Katsurina. No, rzadka to sytuacja, 9 punktów z rzędu zdobytych w tej kwarcie przez Olympiakos bez odpowiedzi ze strony Wrocławia. Wiem o tych trójkach Olympiakosu, że to nie jest ich mocna strona. Najwięcej 8 trafili w tym sezonie, zresztą we Wrocławiu. W ostatnich meczach nawet 3-5 trójek trafionych. Zupełnie inaczej grali dzisiaj, wrocławianie pozwolili im na wiele. Diamantopoulos tylko 4 razy trafił dotychczas za 3 punkty w tym sezonie Euroligi. Wszystkie 4 razy we Wrocławiu. Dzisiaj dorzucił 3 kolejne trójki. Bardzo dobry zresztą mecz dzisiaj Jorgosa Diamantopoulosa. 3 bloki, 4 zbiórki, no i 17 punktów. Cały czas strefowa obrona drużyny Olympiakosu. Lindgren wymusił kolejne przewinienie. Dobre i to.
Ale mówiliśmy o tym, wskazując oczywiście na gorsze statystyki w poprzednich spotkaniach Goręca, Diamantopoulosa i Ilia Delisa. Ze statystyk wynika, że ci zawodnicy zdobyli blisko 50 punktów z 80 Olympiakosów w tym spotkaniu. No, pech chciał, że akurat przełamanie przyszło w tym meczu. Lindgren, dokładny, precyzyjny na linii rzutów wolnych. To już 10 wolny bez pudła Lina Greera, widzimy potwierdzenie tego faktu. No ale trzeba coś zmienić, trzeba uaktywnić także innych graczy. To były pierwsze punkty Śląska w tej czwartej kwarcie spotkania. Trudno tutaj o presję w obronie, 4 faule Greera. Robert Kościuk bez faulu, ale akurat wybierają sprytnie gracze Olympiakosu tego zawodnika, którego kryje Amerykanin do wyprowadzenia piłki. Dobra zespołowa akcja, Zieliński wybijał, wydawało się, ale jednak piłka dla Śląska. 11 punktów różnicy, trzeba teraz zdobywać punkty. Maciej Zieliński, Adam Wójcik, Greer i Kościół. Dobrze przeniesiona piłka, Zieliński do końca w swoim stylu, w swoim dobrym, starym stylu. 9 punktów, może jeszcze. Tak, ten rzut z przetrzymaniem między dwoma obrońcami skuteczny, 71 do 80 i teraz spróbować obronić 2-3 akcje ataku Olympiakosu. Podwojenia, znamy je doskonale, bardzo dobrze wreszcie wrocławianie w obronie, szansa na punkty z kontry, ale jeszcze jeden blok tym razem Wolkowyskiego. No ileż tych punktów z kontry dzisiaj stracili koszykarze Śląska przez te bloki, przez źle wykończone kontrataki. Ale nie można w ten sposób dość pasywnie kończyć kontry. To musi być pewne wejście pod kosz, przynajmniej kończone faulem zawodnika obrony. A tu zbita piłka na wprost kosza zostawiona. No, trochę przestraszył się Robert Kościuk. Szkoda. Powinien zrobić tak, żeby piłka o tablicę odbita, żeby kosz osłaniał tę piłkę w momencie rzutu. Żeby nie mógł tego zrobić, co zrobił Ruben Wolkowyski, to byłyby pierwsze punkty Kościuka w Eurolidze w trzecim występie w tym sezonie. Na razie ich nie ma, ale może jeszcze dzisiaj będą. Robert Kościuk, najstarszy gracz drużyny Idei Śląska Wrocław, długo czekał na swoją szansę. Podpisany kontrakt tymczasowy, teraz już do końca sezonu. No, długa, barwna kariera za Robertem Kościukiem, no, ale dzisiaj przydatny, dzisiaj ważny. Trochę wypchnął ze składu Roberta Skibniewskiego. Tak, 35-letni zawodnik, na pewno przyda się jeszcze Idei Śląskowi Wrocław w tym sezonie. Rzeczywiście liczymy na to, że troszkę okrzepnie, mimo tego doświadczenia nabytego przez wiele lat długiej kariery, jednak to zupełnie inny wymiar rozgrywki Euroligi, a rozgrywki ligowe. Zresztą ta akcja była najlepszym tego dowodem, jakkolwiek trudno wymagać wykańczania takich akcji pod presją ze strony Roberta Kościuka, jeśli nie udało się to również liderowi zespołu, Linowi Greerowi, na początku spotkania zablokowanego przez Diamantopoulosa. Wracamy do gry, już niewiele czasu do końca tego spotkania, trochę powyżej 5 minut. Mają szansę jeszcze wrocławianie, w tym momencie 9 punktów różnicy. Kolejna narada. Przy ławce Zieliński ma czystą pozycję do rzutu za 3, trafił bardzo dobrze, w bardzo ważnym momencie. Zostało 6 punktów do odrobienia. No i teraz z kolei bardzo udane akcje w sumie też weterana już wrocławskiej drużyny Macieja Zielińskiego. To jego punkty kolejne, 5 z rzędu i 6-punktowe prowadzenie Olympiakosu. Jest trochę presji w obronie, chociaż delikatnie, bo i z 4 faulami Wójcik, Zieliński i Greer. Tomicz nie trafia, zbiera Wójcik, szansa na kontrę, Robert Kościuk, ale trzeba uważać, nie było kroków, Wójcik, Randl pod koszem, no i zgubił piłkę, na szczęście jest Kościuk. Greer, trzeba będzie zaraz rzucać, Wójcik, no i teraz już błąd kroków, bez wątpienia, szkoda. Bardzo ważna akcja w tym meczu, trochę za dużo chaosu, trochę za dużo nerwowości. Ale jeszcze trzeba obronić, jeszcze trzeba wyrwać piłkę. Dobrze, że teraz Kościuk może trochę presji na Tomiciu wykonać, ale Wolkowyski pod koszem. Precyzyjnie dograna piłka zdobywa swoje pierwsze, przepraszam, zdobywa punkty kolejne. Dla,
Tylko pytanie, dlaczego znalazł się tam bez obrońcy Ruben Polkowicki. Zupełnie niekryty, można było spokojnie mu tę piłkę dograć. Zieliński, Randl pod koszem, Wójcik za trzy, świetne podanie Randla i znakomita decyzja Adama Wójcika, tylko dwa punkty do tej pory w drugiej połowie, ale teraz dorzucił ważne trzy. Powolutku, powolutku zmniejsza się ta różnica, 5 punktów. Końcówki wrocławianie mieli bardzo udane w poprzednich dwóch kwartach. Oby tak było i teraz. Jeszcze dużo czasu, sporo czasu, byle nie stracić zawodników po piątych przewinieniach. Diamantopoulos za trzy, nie? Ale jest gdzie trzeba, znów Wolkowyski. A nie ma Rejana Randle niestety i 84 do 77 Olympiakos. Ingrid, kolejny faul. Milan Tomić. Ale dopiero drugi zespołowy faul w tej kwarcie Olympiakosu. Piłka z boku dla drużyny Śląska. Arisis na boisku. Miejsce Liadelisa. Liadelis 16 punktów w tym meczu, 11 w drugiej połowie. Zieliński, trzeba trochę grać do środka, na zewnątrz, na zmianę. Nie można cały czas grać na obwodzie, bo to nie przyniesie skutków. Griff w bardzo trudnej sytuacji zdobywa punkty. 30 i 31 dla siebie. Znów 5 punktów różnicy. Trudno uwierzyć, że zdobył Amerykanin teraz te punkty, przepchnął się między obrońcami. Ważne, że trafił i teraz spróbować może wybronić, aktywniej broniąc. Jest Jurak, jest Wolkowyski, jest kolejny faul drużyny wrocławskiej. Mówiliśmy już wiele razy, sędziowie dzisiaj nie pozwalają na wiele. Trzeba się do tego dostosować. Wolkowyski będzie miał szansę na punkty, a Maciej Zieliński zakończył swój udział w tym meczu z 9 punktami. Przyzwoity występ kapitana drużyny wrocławskiej. W tym sezonie najlepsza zdobycz punktowa, jeżeli chodzi o rozgrywki euroligowe. Średnia dotąd 5 punktów na mecz. Dzisiaj 9. No i Wolkowyski, dużo zależy od jego wolnych. No ale widzimy różnicę w grze między Daliborem Bagaricem a Rubenem Wolkowyskim. Znacznie wyższy Bagaric, ale mniej efektywny dla Olympiakosu niż Ruben Wolkowyski, który trafia teraz rzut wolny. Przypomnijmy, pojawił się dopiero w trzeciej kwarcie na parkiecie. Najskuteczniejszy strzelec i najlepiej zbierający do tej pory zawodnik Olympiakosu. 13 punktów Wolkowyskiego. 7 punktów różnicy. Lengrir. Jest znowu Tomczyk na boisku. Jest także Ignerski. Grir za 3 punkty. Nie. Walczy Wójcik. Nie ma punktów. Jeszcze piłka dla Śląska. Na szczęście. Kolejny faul Wolkowyskiego. Dobrze zawalczył teraz Adam Wójcik o tę piłkę. Potrzebne będą punkty z linii rzutów wolnych. Ale ta przewaga nie maleje. Patrzmy, dobry zwód. No i tak, uratował się ostrym faulem Wolkowyski. Po tych trzech nieudanych rzutach na początku dobrze teraz Wójcik na linii. Szkoda, że nie teraz. 6 punktów różnicy, bardzo mało czasu już do końca tego meczu. No i znowu na czystej pozycji Diamantopoulos. Momentalnie to wykorzystał. Spóźniony Ignerski, sam super strzelec z Olympiakosu. No nie marnuje w takich, nie marnuje takich sytuacji. 88 do 80 dla Olympiakosu. No jest na szczęście Tomczyk, dobrze znaleziony przez Grira. Teraz już presja na całym boisku. Widzimy 2 minuty do końca. 5 punktów różnicy. Ciągle ten sam dystans. Już takie właśnie szalone, szybkie akcje są potrzebne. Kto teraz faulował? Lengrir chyba niestety po raz 5. No i teraz no, bez swojego najważniejszego zawodnika został zespół Idei Śląska Wrocław. W kłopotach. Będzie musiał zagrać Robert Skibniewski tę końcówkę. Szkoda. Lengrir 31 punktów w tym spotkaniu. Widzimy, w jaki sposób je zdobywał. 2 asysty. To najlepszy występ punktowy Lengrira w tym sezonie w Eurolidze. A tutaj bez wątpienia bohater ekipy Olympiakosu.
Jorgos Diamantopoulos. Tomczyk, Kościuk. Co teraz? Kolejne przewinienie. Chyba jeszcze bez rzutów wolnych. Dopiero czwarte zespołu. Christos Charisis także czwarty faul. No, Skibniewski i Kościuk. Dla nich te ostatnie minuty. Czy poprowadzą grę wrocławian do zwycięstwa? Tomczyk. Faulowany przez Charisisa. Piąte przewinienie. Będą rzuty wolne dla Dominika Tomczyka. Mówiliśmy o tym aptekarskim sędziowaniu dzisiaj. Nie ma się co nad tym rozwodzić, tak? Zresztą w obie strony gwiżdżą sędziowie od początku. Nie, może nie do końca to pomaga w widowiskowości gry, ale jest przynajmniej sprawiedliwe. Dominik Tomczyk, 9 punktów w meczu. 6 punktów różnicy. Minuta 39 sekund do końca spotkania. Presja na całym boisku. Nowy pomysł drużyny wrocławskiej. Tomicz poradzi sobie na pewno z tym spokojnie, ale Kościuk nie daje mu miejsca. Przydałaby się teraz dobra akcja w obronie i jeszcze jakieś punkty. Diamantopoulos, przy nim Ignerski. No tak, wymuszenie kolejnego faulu. Chociaż myślę, że byłoby parę meczów, w których takie przewinienie nie byłyby odgwizdane. Przynajmniej to w pierwszej fazie, później już opuścił ręce Ignerski. Popatrzmy tutaj. Właśnie. Dopiero no faulowa, w ostatniej tak. części. Natomiast już sędziowie wcześniej gwizdali. Diamantopoulos, 22 punkty w tym meczu. No, w pierwszym meczu też był blisko miana Kata Śląska. Też 22 punkty. Ale wtedy wygrali wrocławianie. Jeszcze walczą. 7 punktów różnicy. Skibniewski. I Wójcik. Znakomita asysta. Co teraz? Minuta 12, próba jeszcze jakiegoś wprowadzenia chaosu do gry. Wiadomo, że 24 sekundy na akcję, trzeba obronić czysto. Wolkowyski, nie ma punktów. Czemu nie zbija tego Adam Wójcik? Warto było ryzykować. Już się nie dowiemy, natomiast 94-87 w tym momencie prowadzi Olympiakos. Ignerski jeszcze za 3, nie wolno wracać teraz do obrony. Pierwsze trzeba trafienie, walczyć. Pierwsze 4 trafienie. Punkty różnicy. Pierwsze trafienie Ignerskiego w tym sezonie w Eurolidze. Takie właśnie z dystansu. Podwojenie wrocławskiego zespołu. Nie ma faulu. Jeszcze 13 sekund do końca tej akcji. Skibniewski i Wójcik. Wolkowyski. Jurak. Punkty zaliczone. Faulował Robert Kościół. Szkoda. Popatrzmy, czy rzeczywiście tak było. W tym momencie faul, no tak wydaje się, że w drugim tempie, czyli jak gdyby po przerwie krótkiej zdobył te punkty Jurak. No tutaj można by się zastanawiać, czy te punkty rzeczywiście powinny być zaliczone. Dokładnie, wydawało się, że wcześniej, jeszcze przed rzutem faulował Robert Kościuk. 96-90 w tym momencie dla Olympiakosu. Końcówka spotkania w Pireusie. I niestety. Wygląda na to, że nie uda się wygrać tego spotkania, zwłaszcza jeżeli Goran Jurak teraz zdobędzie jeszcze punkt z linii rzutów wolnych. No szkoda, były dobre momenty, było trochę przyspieszenia w grze Śląska i wtedy były skuteczne akcje. Wtedy udawało się wyprowadzić na czyste pozycje, tak jak przed chwilą Ignerskiego, wcześniej Tomczyka, dobre dogranie do Wójcika. No jest, była jakaś metoda, ale chyba za bardzo uśpieni trochę wrocławianie bardzo długimi fragmentami. Tak, no i ten początek, bardzo niefortunny początek czwartej kwarty. 9 punktów z rzędu bez odpowiedzi. Wówczas przewaga Olympiakosu wzrosła do 13 punktów. Była najwyższa. W tym momencie 80-67 prowadzili gracze Dragana Sakoty. No ciężko było później odrabiać, tym bardziej, że długimi fragmentami z kolei brakowało pomysłu na rozwiązanie akcji ofensywnych wrocławianom. Goran Jurak na linii rzutów wolnych, 54% jego skuteczność w sezonie Euroligi. Tomczyk, Wójcik, Ignerski, Kościuk i Skibniewski. Nie ma punktów, 6 punktów różnicy, Kościuk. Ignerski, Tomczyk, trzeba będzie rzucać. Fauluje Ruben Wolkowyski, no to już troszeczkę tak żartobliwie wygląda. Dominik Tomczyk będzie miał okazję do zdobycia kolejnych punktów po faulu Argentyńczyka. Bardzo dużo tych fauli
odgwizdali dzisiaj sędziowie 47, mimo że mecz no, nie był zupełnie brutalny. Tomczyk 11 punktów w tym meczu. 12, różnica 4 punkty. Trzeba faulować, bo nie ma na co czekać właśnie, przede wszystkim. Właśnie, nie powinni do końca grać. Bezkarny Milan Tomczyk. Graczy Olympiakosu. Wszyscy zawodnicy Śląska boją się faulować. Tylko dlaczego? Nie, pokazuje trener Kacuń, żeby nie faulować. Być może chce... No tak, na pewno nie chciał, żeby oddać punkty za darmo. Jadelis, 8 sekund. Skibniewski. Nie trafia. No i to już jest po meczu. 2 sekundy, jedna, koniec tego meczu. Syrena końcowa, no i 98-92 wygrywa zespół Olympiakosu Pireus. No, nie da się ukryć, że obrona wrocławska dzisiaj była bardzo słaba. Tak, nie bardzo rozumiem też tę końcówkę. Przy 4 punktach na korzyść Olympiakosu grali bez faulu, bezkarnie Milan Tomić kozłował po całym boisku. Bezkarnie też Panayotis Iliadelis zdobył te zwycięskie punkty, te ostatnie punkty dla Olympiakosu Pireus. Lepsza zdecydowanie trzecia i czwarta kwarta w wykonaniu graczy Dragana Sakoty i trzecie zwycięstwo Olympiakosu stało się faktem. Czwarta porażka i do Śląska Wrocław również. Widzimy, jak wyglądał ten mecz. W statystyce 37 rzutów wolnych Olympiakos, 27 rzutów wolnych wykonywanych Idea Śląsk Wrocław. No i te 11 trójek. W końcówce nie miało to znaczenia. No, w końcówce zdobywali punkty Grecy po rzutach wolnych, ale wcześniej te trójki dobijały drużynę Śląska. No cóż, dzisiaj sędziowie mieli duży wpływ na to, jak wyglądało to spotkanie, ale trzeba umieć się do tego dostosować. Nie mówimy, że to było źle. Po prostu lepiej wykorzystał to Olympiakos, wykorzystując zagrania indywidualne, wymuszając przewinienia, zdobywając punkty po rzutach wolnych. Nadal przynajmniej moim zdaniem za mały arsenał rozwiązań ofensywnych w ekipie Muliego Kacurina. Długimi fragmentami właściwie o wyniku decydowali, widzimy te fragmenty, Adam Wójcik i Lin Greer, czyli liderzy zespołu z Wrocławia. Tak jest właściwie od początku rozgrywek. I trzeba rzeczywiście pomyśleć przed kolejnymi arcyważnymi już w tym momencie meczami z Albą i Asvel Villeurbanne nad większą liczbą rozwiązań ofensywnych. 92 punkty zdobyte dzisiaj przez Ideę Śląsk Wrocław to najlepszy wynik w Eurolidze wrocławskiego zespołu w tym sezonie, no ale niestety nie wystarczyło to, bo rywale rzucili jeszcze więcej, 98, zresztą tyle samo, ile przed świętami zaaplikował wrocławianom Benetton Treviso. No właśnie, jaka sytuacja w tabeli po tym meczu? Nie udało się uciec Olympiakosowi. Śląsk, tak samo jak TAU Ceramica Vitoria, ma 4 zwycięstwa na koncie po 8 kolejkach i zajmuje miejsca 4, 5 razem z Hiszpanami. Olympiakos na 6 miejscu z 3 zwycięstwami i z 2 zwycięstwami na końcu tabeli. Alba i Asfel. Trzeba koniecznie wygrać z Albą i z Asfelem w 2 następnych kolejkach, żeby odskoczyć chociaż od tych zespołów i potem będziemy się martwić o to, jak poradzić sobie z Olympiakosem Pireus. Mecze z Albą i Asfel teraz w 2 kolejne czwartki o godzinie 18.10 zapraszamy do Hali Ludowej we Wrocławiu. Zapraszamy przed telewizory stacji związanych z Polsatem. Oczywiście głównie w Polsacie Sport będzie można te mecze obserwować. Dzisiaj nie udało się wygrać z Olympiakosem w 8 kolejce, ale jeszcze sporo meczów przed nami. Walka o miejsce co najmniej 5 i awans do top 16. Dzisiaj Lindgrir 31 punktów, 21 punktów Wójcika, 12 Tomczyka, po 9 Zielińskiego i Tejna dla drużyny Śląska, najwięcej dla rywali. 23 Diamantopoulos, 18 Liadelis, 15 Wolkowyski, wszystkie w drugiej połowie i 14 Boris Gorenc. Jeszcze patrzymy na ostatnie akcje, te najbardziej efektowne w tym meczu dla zespołu Olympiakosu Pireus. No cóż, Grecy wracają do gry. Trzecie kolejne zwycięstwo w trzecim kolejnym meczu prowadzonym przez Dragana Sakotę. Nie może być jednak inaczej, zważywszy na fakt, że dysponują naprawdę bardzo dobrym składem. Rzeczywiście można mieć wiele zastrzeżeń do jego budowy, do tej ogromnej liczby graczy obwodowych, ale mówiliśmy o tym, obawialiśmy się tych graczy obwodowych i jak gdyby trudno powiedzieć, że nie zawiedliśmy się, bo rzeczywiście oni decydowali, ale no niestety właśnie tak było, że gro punktów zdobyli gracze, których wymienialiśmy jeszcze przed spotkaniem, czyli Boris Gorenc, Jorgos Diamantopoulos i Panayotis Liadelis. Popatrzmy jeszcze na te kolejne zagrania. Bardzo długi ten serial powtórkowy w telewizji greckiej.
No cóż, mecz może nie był wielce efektowny. Szkoda, że przegrany. Była szansa, no ale nie wszystkie szanse w końcu wrocławianie są w stanie wykorzystać. Nie mogą wygrywać wszystkiego, gdyby wygrywali wszystko. To pewnie już graliby w NBA, a nie w Eurolidze. Zapraszamy na kolejne transmisje. Środy, czwartki, koszykarskie w Polsacie Sport. A jak jeszcze raz przypominam, czwartek, następny 15 stycznia, godzina 18:10, Hala Ludowa. Idea Śląsk Wrocław, Alba Berlin z Szymonem Szewczykiem. Zapraszamy serdecznie, a za dzisiaj dziękuję Państwu. Jacek Bartlowicz z Gazety Krakowskiej. Adam Romański z Gazety Wyborczej. Do zobaczenia, do usłyszenia.